Z nami jest Piotr Gruszka, to kolejny odcinek programu Strzelanie Zagrywką, w którym zadajemy trudne, niekonwencjonalne pytania, na które nasi goście zawsze znajdują odpowiedzi. Mam nadzieję, że Piotr Gruszka też nie będzie z tym miał problemu. Witam serdecznie. Witam. Mam nadzieję, że nie będę miał problemu, chociaż nigdy się nie bałem pytań, ale już sam wstęp już mnie straszy. No to zaczniemy od łatwego pytania. Zapytam tak, łatwe, może niełatwe. Czy ciężko było zakończyć karierę sportową? Nie kusiło po zakończeniu tej kariery siatkarza, żeby może jeszcze wrócić na, nie wiem, czy polskie, czy europejskie boiska? Nie, no nie jest to łatwe. Na pewno, tym bardziej tyle lat się spędziło na różnych arenach, ale przede wszystkim w sporcie i aktywnie bardzo. Nie, to nie jest łatwe. Ja do zgody się dojrzewało i pierwsze pół roku potem nie robiłem kompletnie nic, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o aktywność sportową i aktywność taką siatkarską, bo chyba to gdzieś we mnie wewnątrz przeżywałem, ale stwierdziłem, że to długo nie będzie trwało, więc teraz na przekór propaguję jak najbardziej aktywność dla wszystkich, bo tak trzeba żyć, żeby się dobrze czuć i żeby dobrze funkcjonować w dzisiejszych czasach. Ja się tak zastanawiałem, nie było pomysłu, żeby zakończyć tą karierę tam, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli w Kętach, mieście, o którym wielokrotnie pan mówi, identyfikuje się pan z tym miastem, że stamtąd jest. No nie było chyba jeszcze w historii polskiej takiego przypadku, żeby to brat prowadził brata. I tak się zastanawiam, czy nie chodziło po głowie taki pomysł. Ale w sensie grania jako zawodnik? W sensie zawodnik pod sztandarem swojego brata Macieja. Powiem szczerze, nie było takiego pomysłu, chociaż różne oczywiście plotki krążyły, ale nie było takiego pomysłu, powiem z jasnego powodu. Za dużo czasu, za dużo zdrowia poświęciłem siatkówce, za długą drogę przeszedłem, żeby stworzyć nazwisko, żeby być na tym poziomie, na którym udało mi się być, żeby później gdzieś powolutku wracać w dół. Więc stwierdziłem, że jeżeli już doszedłem na tą drogę, to chcę tam skończyć. W kadrze Polski rozegrał pan rekordową liczbę 450 spotkań, niedoścignioną jak do tej pory. Może ktoś kiedyś w przyszłości, który mecz Piotr Gruszka wspomina najlepiej, a który najgorzej z tego? Z tych 450? Dużo ich było, pewnie wszystkich nie pamięta. O, na pewno nie. Ja zawsze pamiętałem, w każdym meczu analizowałem bardzo szczegółowo i wszyscy się zastanawiają, skąd ja pamiętam takie piłki grając, ale ja pamiętałem. Jeśli chodzi o mecze, to myślę, że nie ma. Każdy mecz ma swoją historię, każdy turniej ma swoją historię i myślę, że jedno jest pewne, że są mecze, które nie chodzi tylko o to, że człowiek zwyciężył, no, tylko te pamięta. Ja pamiętam właśnie dużo tych meczów, gdzie były porażki. Gdzie czy Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata 2002, gdzie była wielka szansa, żeby osiągnąć cokolwiek i żeby pograć jakiś wynik, zrobić skok do przodu, nie udawało się i to najbardziej bolało, więc wyciąganie wniosków z tych porażek to było czymś takim niesamowitym, patrząc na to, jak później smakuje ten medal, który gdzieś się odbiera i przed Mistrzostwami Świata, nawet w 2006 roku z Raulem, to był najtrudniejszy okres przygotowawczy, jaki ja miałem w reprezentacji przez te lata, chociażby ze względu, że trwały on prawie pół roku. I plus tego, że Raul wprowadził naprawdę bardzo ostry trening, ale odbieranie medalu na Mistrzostwach Świata później no smakowało bezcennie, bo człowiek po prostu stwierdził, że warto to było robić, warto się było poświęcić, warto było stracić zdrowie. Bo tak naprawdę o to chodzi. O to miałem zapytać później, ale jakby wywołał pan moje pytanie odnośnie Arka Gołasia i tych koszulek z numerem 16. Szczerze powiem, że czy się miało 8, 10 czy 45 lat oglądając wtedy te mecze, to nas wszystkich przed telewizorami chwytały łzy. I jak to, co wy czuliście wychodząc wszyscy w szesnastkach solidarnie na to podium, bo to na pewno cały czas dla was jest bardzo, bardzo ciężki temat i na pewno cały czas to przeżywacie mocno. No przeżywamy bardzo mocno, bo Arek był i jest częścią naszej drużyny siatkarskiej i taka jest prawda, nawet jak już nie ma z nami fizycznie, ale to był człowiek młody, fantastyczny i bardzo krótko przed tymi mistrzostwami Arek od nas odszedł i to był taki pokazanie dla nas samych, że on jest naszą częścią. To nie chodziło o to, żeby komuś pokazać. My sami chcieliśmy, czuliśmy, że Arek tam z nami ma być. Jarek z nami tam był podczas tych meczów, więc to było takie naturalne.
zachowanie i my się czuliśmy po prostu lepiej wychodząc z jego koszulki. Że były takie momenty melancholijne, takie smutniejsze momenty, czy też momenty porażek, ale na pewno było też wesoło i przed meczami. Był taki jeden człowiek, który jest zwany takim kadrowym dowcipniejszym, Michał Winiarski, podobno wkręcał wiele ludzi. Czy udało mi się kiedyś wkręcić Piotra Gruszka? Jeżeli nie, to czy ktoś kiedyś wkręcił jakoś zabawnie Piotra Gruszkę? Bo tak słyszymy o Mariuszu Wlazłym, o Karolu Kłosie, ale nigdy o Piotrze Gruszce nie słyszałem. Bali się? Nie bali się. Myślę, że tutaj na pewno ze mną jakieś delikatniejsze wkręty były i sporo jest nawet ostatnio z Michałem. Byłem na jednym spotkaniu w szkole i taką małą wypustkę mi też zrobił. Mówi, kurczę, ja sam się dziwiłem, że jeszcze mnie to złapało, bo czegoś takiego ja nie miałem nigdy. No ale tak to jest. Fajnie, że to jest pozytywne i myślę, że to jest właśnie to, że uśmiech na twarzy i akceptacja siebie przede wszystkim jest bardzo ważna. Cztery medale Piotr Gruszka zdobył w reprezentacji Polski, tej seniorskiej. Tak sobie dzisiaj przygotowując się do wywiadu policzyłem, to który medal jest najcenniejszy? Ten z 2006 roku, z 2009, czy może jeszcze jakiś inny? Nie, każdy medal jest cenny, bo każdy medal jest poparty wielką pracą i tutaj każdy ma swoją historię, więc tutaj naprawdę nie ma czegoś takiego, że któryś jest ważniejszy od innego. Mhm. Piotr Gruszka w karierze klubowej jest... W karierze klubowej grał, chociażby tutaj nas klakson zaskoczył, grał chociażby w Turcji, we Włoszech, w Francji. Który kraj wspomina najlepiej Piotr Gruszka i dlaczego? Myślę, że... Jeszcze Polska oczywiście. Myślę, że Włochy, ponieważ tam ja dłużej spędziłem czasu i nauczyłem się języka i żyłem w różnych miejscach, także myślę, że to było bardzo fajne, także cieszę się bardzo, ale każdy kraj miał swoją historię, więc myślę, że sentyment do każdego kraju, do ludzi spotkanych wszędzie. Piotr Gruszka rok może nic nie robi po zakończeniu kariery, jak sam pan nam pół roku, ale teraz już nie nudzi się, bo jak sobie patrzę na profil Piotra Gruszki na Facebooku, jak się ogląda telewizję, radio, słucha i internet, to nie chcę powiedzieć, że Piotr Gruszka wyskakuje z lodówki, ale dużo go jest. To na pewno z lodówki nie i mam nadzieję, że tak nie będzie, ale sporo aktywności, to co powiedziałem wcześniej, że aktywność jest takim czymś, z takim elementem w naszym czasie dzisiaj, że jest bardzo ważna i staram się propagować. Tworzę dwa swoje projekty, jeden wspólnie tutaj z krakowianką Adą Parką i prowadzimy takie kampy rodzinne. Są projekty właśnie Kinder Plus Sport oczywiście, są projekty takie, które chcemy wyciągać ludzi z domu i żyć aktywnie, bo to jest naprawdę istotne. No, nie zdajemy sobie sprawy, ile tracimy czasu na rzeczy, które naprawdę nam w życiu nic nie pomogą, jak chociażby klikanie i przeglądanie tysięcznych raz stron na internecie, bo żyjemy czyimś życiem, a tak naprawdę zapominamy o swoim życiu, więc chcemy ludziom pokazać, że swoje życie najważniejsze, a później możemy zastanowić się o innych ludziach. Ten program Kinder Plus Sport rozrasta się niesamowicie, dzieci niesamowita ilość, już była o tym mowa na konferencji prasowej, ale czasami można się czuć jak w filmie Osaczony, wszyscy gonią, nie ma gdzie uciec, bo taka jest popularność i Piotr Gruszka zakończył karierę, ale popularny myślę, że jest nie mniej jak w trakcie swojej kariery, bo to też to właśnie dzięki temu internetowi mimo wszystko trzeba powiedzieć, jesteście obecni i jesteście w coraz większej ilości domów, świadomości. No na pewno ten świat jest inny, bo więcej nas widać w różnych projektach i nawet ostatnio też z dziećmi. To jest zastanawiające w jaki sposób, że coraz więcej mam projektów z dziećmi, bo nawet jem owoce i warzywa, też taki projekt był, więc to wszystko związane jest właśnie ze zdrowym trybem życia. Ale myślę, że fajne jest to, że takie projekty powstają, że coś się dzieje, że my jako te osoby, które przeżyły już tam, można powiedzieć, tą przygodę i to, jak to wszystko funkcjonuje, możemy przekazać jako te wzorce innym ludziom, że takie rzeczy warto robić, więc naprawdę cieszę się, że jest nas dużo i ci, co kończą karierę, w jaki sposób chcą żyć w tej świadomości właśnie innych ludzi. Dzieci biorących udział w tym projekcie Kinder Plus Sport są dziesiątki tysięcy, to rośnie od kilku do kilkudziesięciu teraz tysięcy, to one na pewno mają chęci, a proszę powiedzieć, jak to jest z umiejętnościami tych młodych adeptów siatkówki, czy oni wiedzą już z czym to się je, czy trzeba jeszcze im powiedzieć, że lepiej tym sosem polać albo tamtym? Nie, no oczywiście, to są młodzi ludzie i to są ludzie z podstawówki, czy nie wiem, czy już gimnazjum, nawet powolutka, tutaj okres tej podstawówki i to są ich początki i to jest bardzo ważne, że też żeby być cierpliwym w tym, bo siatkówka jest bardzo trudnym sportem technicznie przede wszystkim, ale umiejętności tych dzieci naprawdę widać, że bardzo mocna popularność wzrasta nie tylko dlatego, żeby być na topie i być popularnym, bo siatkówka, bo ja lubię siatkówkę, ale przede wszystkim to, że ci ludzie
i trenerzy naprawdę prowadzą tą młodzież bardzo fajnie, bo jest sporo ludzi, którzy naprawdę bardzo fajnie odbija i ci ludzie, którzy wszyscy uczestniczą, a oni zostali wyselekcjonowani poprzez zawody oczywiście z kilkudziesięciu tysięcy ludzi w całej Polsce, więc jak jeżeli mamy przeszło 40 tysięcy ludzi uczestników, a przyjeżdża tylko 1,5 tysiąca, to ci ludzie naprawdę już naprawdę mają taki poziom bardzo zadowalający. Teraz, żeby tylko w tym kierunku cały czas iść, żeby szkolić ich powolutku do tego, żeby jak będą dorosłymi ludźmi, siatkarsko dorosłymi ludźmi, żeby mogli bez kompleksów, tak jak teraz Mateusz Bieniek, wejść na boisko i bez żadnej presji zagrać po prostu mecz. Łukasz Kadziewicz powiedział kiedyś, że dzieci w Polsce są w ciąży spożywczej. Tak jak Piotr Gruszka prowadził zajęcia Kinder Plus Sportu, to widział dzieci w ciąży spożywczej. Nie chcę mówić dzieci umięśnione, bo to jeszcze nie ten wiek, ale czy dzieci takie, że tak powiem, w takiej sylwetce, jaka być powinna w tym wieku? Myślę, tutaj mało takich dzieci jest. Nawet bym się zastanawiał, czy aż tak dużo, czy w ogóle widziałem takie dzieci, bo tutaj ci ludzie, którzy przyjeżdżają, czyli aktywnie prowadzą, żyją i trenują siatkówkę, to są dzieci, które na co dzień trenują i to nie jest tak, że oni tylko przyjeżdżają na turniej. Ale oczywiście problem z otyłością w Polsce jest bardzo duży i są też programy i też w jednym z nim uczestniczę, bo trzeba to robić, bo no spożywcze, to co jemy, to co jak funkcjonujemy, kanapy, telewizja, no wszystko sprzyja ku temu, żeby właśnie, żeby ten problem powstał, a jesteśmy niestety w czołówce w Europie młodzieży otyłej, więc nie mamy się czym chwalić, a kiedyś wystarczyło wziąć piłkę i wyjść na dwór, na pole, tak się w Krakowie mówi, i po prostu być aktywnym, a teraz trzeba tworzyć projekty i to jest zastanawiające, że trzeba to robić. Jedno, co też jest bardzo ważne w tych wszystkich projektach, to jest to, żeby pokazać, żeby aktywnych zrobić rodziców, bo aktywny rodzic to aktywne dziecko i dzieci na co dzień właśnie patrzą, co rodzice jedzą, jak rodzice żyją i myślę, że w tym kierunku trzeba iść, bo dzieci zawsze pokochają to poprzez to, co rodzice robią, ale jeżeli rodzice tego sami nie chcą, no to ciężko będzie wymagać tego od dzieci. Wiemy już, że Piotr Gruszka lubi z dziećmi współpracować. Sam ma dwa przefajne berbecie, które ganiają za tą piłką, ale tak się zastanawiam, jeżeli mogę zapytać, to jaki Piotr Gruszka jest prywatnie? Co Piotr Gruszka lubi robić, jak znajdzie trochę czasu, którego ma coraz mniej ostatnio? Nie, no ja ogólnie myślę, że właśnie to poprzez te projekty właśnie, które z Adam też robimy, które gdzieś Gruszka Cup organizuje, też rodzinny właśnie Gruszka Cup, żeby ci ludzie mogli spędzić swój czas. To jest projekt, który jest drugi rok w otworze, teraz chcę ruszyć z nim po Polsce. Wierzę, że jeżeli tą trasę w cudzysłowie gdzieś tutaj sobie skomponuję, to Kent oczywiście tym na będą miejscem, gdzie ten turniej się odbędzie. Mam czas, ja właśnie poprzez tą aktywność, poprzez zakochanie się w jakiś sposób tej aktywności, takie normalne, bo ja nie mówię o tym, żeby zawodowo ćwiczyć. Chodzi o to, żeby właśnie w domu zamiast siedzieć, to wyjść na rowerze, tak? Wyjść, przejechać się na rowerze pół godzinki, przebiec się małe 2 kilometry, zrobić stretching, pograć w piłkę. To jest wszystko aktywność, której każdy człowiek potrzebuje, bo nam się wydaje, że my się boimy tej aktywności. Nam się wydaje, że jak ktoś mówi o aktywności, to od razu będzie trzeba iść na trening 3 godziny i po prostu i pół dnia później leży, bo będę zmęczony. Nie. Chodzi o to, żeby nie siedzieć na kanapie i nic nie robić. Bo później sami stwarzamy sobie problemy, sami wydajemy, ja się śmieję, pieniądze na lekarzy, na wszystko. Po prostu wszystko w naszych rękach, więc każdy spacer z rodzicem, to jest spędzenie czasu z rodzicem, z rodzeństwem, z ludźmi, z przyjaciółmi, a przy okazji coś dobrego dla siebie. A to nie jest czasami tak, że to nasze polskie narzekanie, to nasza polska mentalność troszeczkę tak nakręca to, bo lepiej ponarzekać, napisać komentarz w internecie, czasami nawet na tych sportowców, na siatkarzy, bo my możemy przegrać jeden mecz i nagle ta fala tego hejtu internetowego się rozlewa niesamowicie. I też to chyba taka niestety nasza mentalność, że lubimy ponarzekać, a myślę, że ci, co narzekali na Piotra Gruszkę, bo też tacy na pewno byli, to nie wiem, 3-5 stanęło z nim twarzą w twarz i to powiedziało, czy w ogóle takiego nie było? Nie, no powiem szczerze, to na tym to już nie ma się koncentrować, bo niestety to nie jest tylko zjawisko pewnie w Polsce, ale w Polsce to jest bardzo ulubione chyba zajęcie niektórych ludzi, bo łatwo jest za komputera powiedzieć. Ale naprawdę szkoda czasu dla tych ludzi. Szkoda czasu dla tych ludzi i na tym się w ogóle nie koncentruję teraz. Oczywiście ludzie są i już nieraz doszliśmy do wniosku, grając nawet, że nawet rozmawialiśmy o tym Mistrzostwie Europy w 2009 roku, gdzie był problem, żeby był internet i sami zrezygnowaliśmy, nie chcieliśmy internetu, bo nawet jeżeli człowiek przeczyta, chociaż mówi, że o tym później nie myśli, nie ma szans, żeby nie myślał, więc zostawmy tu, niech sobie żyją tym ludziom, tym życiem, które sobie gdzieś wynaleźli. I to, co powiedziałem, żyjmy na początku swoim życiem, a później możemy sobie gdzieś tam pomyśleć o kimś innym, bo to jest nudne, to jest płytkie i to jest niepotrzebne i myślę, że naprawdę szkoda nawet szczerze poruszać tematu tych ludzi, bo szkoda kasety.
czy płyty. Czy no tak, czy pamięci na dysku. Ale nie szkoda słów kilka reprezentacji obecnej, ale nie szkoda czasu na takich ludzi jak Artur Szalpuk młody, który do tej kadry wchodzi, jak Bartek Kurek i tak dalej, bo ta kadra, mam takie wrażenie, że dobrze dźwiga to brzemię, jeżeli tak mogę powiedzieć, mistrzów świata, bo teraz wszyscy, jest zasada prosta, ale i mistrza, więc wszyscy na nas zastanawiam się podwójnie, nawet jak tego nie powiedzą, to nie wierzę, że tak nie ma, bo grasz z mistrzem świata. Na pewno, ale myślę, że tutaj nasza kadra obrała fajną ścieżkę, takiej mocnej granie, bo widać po tej grupie, że są bardzo pewni tego, co robią. I to, że Mateusz Bieniek wszedł w tą reprezentację i gra bardzo dobrze i naprawdę to jest przyszłość niesamowita tej reprezentacji w swoim pierwszym roku w ogóle, to pokazuje nie tylko o jego umiejętnościach, ale przede wszystkim o sile tej grupy, jaka się stworzyła pod kątem tych mistrzostw świata i wcześniej, bo nie jest łatwo młodemu człowiekowi wejść i być zaakceptowanym od razu poprzez to, jak gra. A tutaj ta grupa jest naprawdę bardzo mocna i pokazują to i nie boją się nikogo. I walczą o to, bo wiedzą, jak to bardzo jest cenne i jak smakuje zwycięstwa. Nie ma co ukrywać, zagrał sobie Igrzyska Olimpijskie i większej motywacji nie musi być. No i nie boją się ciężko trenować, bo Mateusz Bieniek po pierwszym meczu ze Stanami Zjednoczonymi powiedział, że wyszedł taki ospały, nie wie dlaczego i mówi, że musiał dostać kopa, nie powiem w co, od trenera, czy kilka ostrych słów, żeby się wziąć do roboty. Zabrał się do roboty i grał świetnie, więc to pokazuje, że oni są nastawieni nie tylko na wychodzenie, na grę, ale też na bardzo ciężki trening, co nie zawsze niestety było normą nie tylko wśród siatkarzy, ale i piłkarzy i innych jakichś sportowców. No na pewno, ale myślę, że tutaj siatkarze to naprawdę już sporo czasu temu się przekonali, grupa przekonała, żeby jakieś efekty były, trzeba pracować i tu nie ma. Nikt za darmo niczego nie daje, wszyscy pracują, wszyscy chcą się rozwijać. Ci, co chcą iść na skróty, to niestety wyników nie mają. A tutaj, jeżeli chodzi o zmęczenie fizyczne czy psychiczne chłopaków, to Liga Światowa jest mega obciążeniem i myślę, że stąd to nie jest to, że komuś się nie chce, po prostu gdzieś to jest coś ponad nami i czasami właśnie motywacja poprzez nawet w różny sposób można motywować i reagować jest potrzebna i bardzo ważne jest, żeby grupa reagowała, bo nie jest łatwo podróżować w przeciągu miesiąca, podróżować po całym świecie, grać dwa mecze pod rząd i jeszcze trenować i funkcjonować normalnie, ale po to są ci wszyscy ludzie reprezentacji w sztabie, żeby na takie rzeczy reagować i dla niego to jest też doświadczenie, że to jest jego pierwszy rok, więc myślę, że dopiero wszystko przed nim. A na co stać na koniec tą kadrę zdaniem trenera Piotra Gruszki? Pobawimy się troszkę we wróżbite Piotra, nie wróżbite Macieja, wróżbita Piotr, co przewiduje dla tej kadry na ten sezon i oczywiście na kolejny, bo nie wyobrażamy sobie nie awansować do Rio na igrzyska. Znaczy ja nigdy nie lubiłem takiego czegoś, żeby ustawiać wyniki. Podoba mi się kierunek, jaki obrali, podoba mi się w sposób, w jaki funkcjonują na boisku, jak reagują na siebie, bo to jest, ja widzę te rzeczy i to jest istotne. Jeżeli ten kierunek jest, to myślę, że tylko kontynuować to i pokazują mecze w Lidze Światowej w tym roku, że jeśli kadra zmieniła, to ta kadra jest niebezpieczna dla wszystkich i przekonują się powoli wszystkie reprezentacje. Oczywiście później każdy turniej ma swoją historię i różnie może być, ale uważam, że kierunek, który obrali jest bardzo pozytywny i jak na rok przed igrzyskami myślę, że możemy czekać naprawdę na wielkie emocje, które gdzieś tam w różny sposób będą okazywane i będziemy jeszcze mieli wiele radości z tej reprezentacji, bo to cieszy, że wszystkie grupy, wszystkie inne zespoły przechodzą gdzieś dużą zmianę, a my tą zmianę już mimo wszystko tej grupy głównej już przeszliśmy, teraz tylko młodzież dołącza i ten poziom tylko podnosi, także tylko się cieszę, że tak jest.